zapraszam Was dzisiaj na lustrację kilku plantacji rzepaku ozimego. Mamy oczywiście plantacje założone w różnych technologiach. Obsada uzyskana na tej plantacji jest bardzo dobra. Tak samo jak myślę, że pogoda dla tej uprawy w ostatnim czasie. Także zapraszam Was do dyskusji na temat tego, co warto zrobić w rzepaku w najbliższym czasie. Znajdujemy się na kolejnym polu. Jest to pole bardzo słabej klasy. Mamy tutaj praktycznie czwartą B. No i co ciekawe, tak struktura gruzełkowata, którą tu jeszcze trochę widzimy na tym polu, się utrzymuje, mimo tego, że uprawa na tym polu była zrobiona agregatem aktywnym. To, co zwraca uwagę moją na tym polu, to jest prawidłowa obsada. Praktycznie każda z roślin ma swoją przestrzeń do rozwoju. Nie ma tutaj niepotrzebnej konkurencji. Do tego bym też zachęcał, że im słabsze stanowisko pod rzepak, tym powinniśmy wcześniej starać się wysiać na tym polu rzepak, dopilnować, aby pH się zgadzało, zasobność w potas, magnez, bo zazwyczaj fosforu na polskich glebach nie brakuje. Tu z kolei rzepak założony w technologii strip-till, także mamy charakterystyczne redlinki. Rzepak bardzo ładnie się w nich rozwija, pięknie nam też powschodził. Obsada na pewno jest tutaj bardzo dobra. Mogłaby być może nawet nieco niższa, ale tak jak mówiłem, jesteśmy w regionie, gdzie tych opadów brakowało i na pewno każdy chciał trochę tą obsadę przy wysiewie podnieść, bo tutaj mogliśmy mieć to ryzyko, że część nasion nam nie wzejdzie. Także stanowisko widać, że też przygotowane bardzo dobrze. Tutaj rozsunięte resztki na boki. Rzepak nam się ładnie, równo tutaj rozwija i na pewno też nam się tutaj dobrze przygotuje do zimowania. No muszę powiedzieć, że porównując ostatnie sezony, jest to jeden z lepszych efektów, jakich się udało osiągnąć w uprawie uproszczonej, i to praktycznie wykorzystując dowolny sprzęt. Wszystko zostało zrobione w dobrym czasie, w optimum. Warunki wilgotnościowe były na tyle dobre, że czy w uprawie orkowej, czy w uprawie uproszczonej te wschody uzyskane rzepaku w tym roku są bardzo dobre. Może nawet czasami ta obsada jest za wysoka. Znajdujemy się na kolejnej plantacji, również myślę bardzo ciekawej, założonej w technologii uproszczonej, czyli tutaj z użyciem agregatów, a nie puga. I również tutaj rzepak prezentuje się znakomicie, bardzo dorodne już duże rośliny. Jest to jedna z pierwszych plantacji założona w tych okolicach, która też prezentuje się bardzo dobrze. Mamy dużo resztek roślinnych na powierzchni, które oczywiście będą nam zabezpieczać glebę przed wysychaniem, przed utratą wilgoci, ale również tutaj, co najważniejsze, udało się uzyskać pełnię wschodów. Znajdujemy się na polu, gdzie uprawiany jest rzepak po rzepaku. No i oczywiście, jak tutaj spoglądam, nie jest źle z obsadą. Udało się dosyć dobrze samosiewy rzepaku schować i tu raczej rośliny będą miały optymalną ilość miejsca do rozwoju. Ale takie pole jest tam też oczywiście bardzo potrzebne, chociażby do testowania czy regulatorów wzrostu, czy fungicydów, bo tutaj na pewno ta presja chorób będzie bardzo wysoka już od samego początku. No i zobaczymy, jak tutaj właśnie spiszą się fungicydy i regulatory wzrostu zastosowane w najbliższym czasie. No i mamy miejsce, gdzie nie udało się tych samosiewów dobrze schować. Mamy straszną gęstwinę roślin rzepaku.
ale myślę, że ją właśnie wykorzystamy sobie w celach doświadczalnych, bo tutaj konkurencja między roślinami jest bardzo wysoka. Ilustracja kolejnego pola. Możemy w tym samym czasie, kiedy siejemy rzepak, likwidować ścierniska po rzepaku, czyli po ich zbiorze. Nie robilibyśmy tego od razu, natychmiast, tylko byśmy je zostawiali na 2 tygodnie, nawet na 3 tygodnie. I dopiero w momencie, kiedy zakładamy nowe plantacje, likwidowalibyśmy stare ścierniska. Jak widać, te rośliny są bardzo zbliżone do tego, co mamy obecnie na polach produkcyjnych. Natomiast to, co mamy tutaj, co zostało zlikwidowane dużo wcześniej, mamy już tutaj wyrośnięte duże rzepaki. Istnieje taka teoria, że jeśli chodzi o śmietkę, ona woli bardziej tamte rośliny, niekoniecznie te, ponieważ młodym, rozwijającym się larwom będzie łatwiej dostać się do tych młodych, delikatnych jeszcze korzeni, a niekoniecznie do tych starszych i twardszych. Także zachęcałbym Was też do tego, aby się zastanowić nad taką prostą rzeczą, jak chociażby likwidacja ściernisk po rzepaku, bo kto wie, czy za jakiś czas nie będzie to jedna z podstawowych metod walki ze szkodnikami. Mam tu na myśli przede wszystkim śmietkę, od której bardzo dużo problemów w rzepaku się zaczyna. A jeśli dojdzie do uszkodzenia systemu korzeniowego, to automatycznie znacznie łatwiej wnikają do korzenia choroby. Chociażby taka choroba, o której jest głośno po ostatnim sezonie. Chodzi mi tu o wertycyliozę. Ilustracja kolejnej plantacji założonej w technologii uproszczonej, technologii strip-till, tu akurat z wykorzystaniem dosiewu siewnika punktowego. Prezentuje się to również bardzo dobrze, fajnie zachowane odstępy między roślinami, rozstaw około 45 cm, charakterystyczne redlinki, no i rośliny rzepaku w bardzo dobrej kondycji. Nie widać większych uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki oraz nie ma też objawów chorobowych. Natomiast na pewno już warto będzie pomyśleć o zbliżającym się zabiegu regulacji łanu. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli ten zabieg nastąpi przed połową września, będziemy mieć optymalną fazę, to pewnie będziemy musieli wykonać jeszcze jeden zabieg regulacji. Do pierwszego zabiegu polecamy Toprex w dawce 0,3 litra na hektar. Jeśli chodzi o ilość wody, przedział 150-200 litrów na hektar można połączyć z odżywianiem mikroelementowym. Zachęcam też do łączenia takiego zabiegu Toprexem, czy to z niewielką ilością mocznika, czy też chociażby wykorzystanie metody dawek dzielonych, czyli użycie około 50% rekomendowanej dawki zetroli, tak żeby jak najszybciej wyciszyć presję samosiewów zbóż, a jednocześnie wspomóc w dotarciu i w działaniu pozostałe produkty, jakie użyniemy w takiej mieszaninie. No i oczywiście jedna z ważniejszych rzeczy podczas każdorazowej lustracji plantacji rzepaku zimnego o tym czasie, to oczywiście regularne sprawdzanie żółtych naczyń. No i jak widzimy chociażby tutaj, cały czas jest wysoka presja śmietki. To naczynie było opróżniane 2 dni temu, no i przez te 2 dni, no już tutaj widzę, jest dobre 20, może nawet przeszło 20 sztuk, czyli próg szkodliwości oczywiście przekroczony. Śmietka intensywnie atakuje. Nie widzę akurat na tej plantacji
uszkodzeń, ale żółte naczynie mówi nam, że no, musimy mieć się na baczności i pilnować zwalczania szkodników na tej plantacji. Kiedy mamy warunki takie jak obecnie, czyli jest duże nasłonecznienie, we wrześniu jest piękna pogoda, jest bardzo ciepło, rzepak nam rośnie niemal skokowo. Rozwija każdy kolejny liść niemalże co kilka dni. Dodatkowo mamy silną presję szkodników, mamy też pasty do zrobienia. Warto pamiętać, że im mniejsze rośliny, czy też młodsze samosiewy zbóż, powinniśmy używać mniejszych ilości cieczy roboczej, używać zabiegów drobnokroplistych, mogą być rozpylacze ejektorowe, tak żeby nam ta ciecz się nie znosiła, ale znacznie trudniej jest pokryć tak małą roślinę, tą czy tą, więc nie możemy też przesadzać z wodą. W tym momencie rzepak jest jeszcze za mały na stosowanie regulatorów wzrostu, także polecam przygotować się do oczywiście ochrony insektycydowej, bo zobaczmy chociażby na tą roślinę, tu już nam wychodzi czwarty liść, czyli za chwilę zacznie się optymalny moment na stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu. W tak intensywnie rosnącej roślinie i przy takich wspaniałych warunkach, czyli pełnym nasłonecznieniu, jest wilgotność w glebie, nie ma lepszych warunków, żeby zastosować fungicyd o zastosowaniu regulatora wzrostu. Ta roślina, w której hormony intensywnie się produkują, będzie nam oczywiście dążyła do tego, żeby zbudować nam jak największą masę nadziemną, ale nam też chodzi o to, żeby również ten wzrost poszedł w stronę rozwoju systemu korzeniowego, co nas po prostu zabezpieczy przed przyszłymi niedoborami wilgoci, bądź też przed srogą zimą. Ważne jest tutaj też to, że taki zabieg wpływa nam na wzrost suchej masy, która jest bardzo ważnym czynnikiem w przygotowaniu roślin do dobrego zimowania. No i oczywiście walka z podstępną i zawsze obecną na plantacjach rzepaku suchą z gniezdną kapusty. To, co polecamy od lat i co się sprawdza znakomicie do regulacji i zabezpieczenia plantacji przed chorobami, to jest Toprex w dawce 0,3 litra na hektar. Rozwiązanie sprawdzone od lat, skutecznie działające w polskich warunkach, co jest bardzo korzystne przy stosowaniu Topreksu jesienią. Bardzo fajna dawka, ekonomiczna, 0,3 litra na hektar, naprawdę to nie są duże pieniądze, to nie jest duży koszt na hektar. A stosujemy produkt dwuskładnikowy o dwóch dedykowanych triazolach właśnie do ochrony rzepaku ozimego. Dalej mamy szeroki wpływ na pokrój rośliny, na jej rozwój, na długotrwałe zabezpieczenie. No i Toprex bardzo fajnie się nam łączy ze wszystkimi innymi środkami, jakie mamy do zastosowania rzepaku i nadal pozostaje w pełni bezpieczny, co myślę, że w warunkach właśnie naszego kraju jest bardzo cenne, bardzo potrzebne i też bardzo wygodne w zastosowaniu. Na pewno jeśli chodzi o plantację rzepaku, trzeba szybko rozprawiać się z chwastami. I tutaj, jeśli wybraliście Colzor Trio do zastosowania, to na pewno powinniście pamiętać o tym, żeby nie żałować wody. Colzor Trio stosujemy przedwschodowo, najszybciej jak się da. Także polecam Wam, aby użyć do tego zabiegu 300 litrów wody na hektar. Można też użyć RSM-u jako adiuwanta. I tutaj jeśli chodzi o układy, jakie najczęściej się stosuje w przypadku stosowania Colzoru Trio, to jest układ Colzor Trio Solo, 2 albo 3 litry, w zależności od klasy gleby, bądź też układ w postaci mieszaniny, czyli stosujemy 2 litry Colzoru i litr na przykład Teridoxu albo litr produktu opartego o metazach. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada. Wjeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.